Jeśli chodzi o proces wydobywania kryptowalut, no to w zasadzie tutaj nic się nie zmieniło od samego początku istnienia samych kryptowalut. Mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z elementem, iż każda transakcja w sieci w blockchainie, czy też Bitcoina, czy Ethereum musi zostać potwierdzona. Tak? To potwierdzenie właśnie wykonują karty graficzne, które na bieżąco wykonują skomplikowane obliczenia. Do 2017 roku można było stwierdzić, iż w zasadzie każdy komputer, każdy indywidualnie mógł kopać taką kryptowalutę i w zasadzie zarabiać na tym. Natomiast na dzień dzisiejszy przez ostatnie 3 lata zmieniło się to na tyle mocno, iż ta moc obliczeniowa, która jest niezbędna do wykopania kryptowaluty, jest potrzebna na tyle duża, iż zwykły komputer stacjonarny, nawet z najlepszą kartą graficzną, już tutaj niestety nie daje rady, z uwagi na to, iż powstały bardzo duże farmy, tak zwane kryptowalutowe, i to są olbrzymie moce obliczeniowe, które zostały skumulowane, i to one tutaj potwierdzają największą ilość transakcji. No chyba największym rynkiem tutaj to są Chiny tak naprawdę, które zdominowały ten rynek. Karty graficzne zdrożały bardzo mocno w ostatnim czasie z uwagi właśnie na to, iż są one niezbędne do samego procesu kopania właśnie kryptowalut. Tutaj są to bardzo mocne i skomplikowane obliczenia, które wymagają bardzo silnej mocy obliczeniowej. No i tutaj tym właśnie zajmują się karty graficzne. To też wpłynęło na ich wzrost cen. Mieliśmy w 2017 roku tak naprawdę do czynienia z momentem, kiedy akcje Nvidii bardzo mocno rosły tak naprawdę i one rosną nadal właśnie dzięki temu, iż zapotrzebowanie na tą moc obliczeniową, na te karty graficzne ciągle na rynku jest bardzo duże.